Witam serdecznie. Rozmówki polsko-piłkarskie. 12 dzień maja. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Wczorajszy live dał mi wiele, wiele siły. Jestem troszeczkę chory, ale dzisiaj wznawiamy, wznawiamy fajny cykl. Moim zdaniem, fajny cykl. O tych klubach nie usłyszycie w telewizji. Będziemy już na półmetku, ale teraz zaczyna się po prostu zabawa i tak zwana jazda. Województwo Śląskie wpada na tapetę u mnie tutaj na kanale, już obiecane, już od kilku tygodni, ale naprawdę trzeba było się przygotować, wiele fantastycznych klubów. Za chwilę troszeczkę opowiem, choć jeżeli miałbym mówić o Województwie Śląskim, o piłkarzach, o klubach, nie starczyłoby dnia i nocy. Sami wiecie, jaka to jest kuźnia, jaka to jest kuźnia polskiego piłkactwa wielu, dziesiątki fantastycznych piłkarzy, dziesiątki reprezentantów Polski, dziesiątki fantastycznych klubów z Górnego Śląska i z okolic Województwa Śląskiego. Oczywiście z Województwa Śląskiego, no bo teraz Województwo Śląskie jest troszeczkę podzielone, to nie jest taki typowy Górny Śląsk. I tak tytułem wstępu zaczniemy ten odcinek. Odcinek będzie podzielony w sumie na dwa odcinki, no bo jest z tych klubów kilkadziesiąt. Nie dałbym rady w przeciągu kilkudziesięciu minut nagrać i też dać od siebie, dać od siebie maksa żeby poopowiadać Wam o tych klubach. No na szczęście dane mi jest, dane mi było niektórych tych piłkarzy widzieć na żywo, te legendy, plejada gwiazd, ludzi z województwa śląskiego. Są to też ludzie, którzy żyli w czasach przedwojennych, powojennych. Do tych osób też się oczywiście odniosę. Słuchajcie, na początku dla Was jak zwykle mapka z województwem śląskim i klubami, o których dzisiaj ja będę Wam troszeczkę opowiadał. Co my tutaj mamy? Mamy Wiktorię Częstochowa, będzie Rozwój Katowice, Szczakowianka Jawożno, FC Katowice, bardzo ciekawy klub. Kilka, kilka wzmianka będzie oczywiście. Nad Góra, Grunwald, Ruda Śląska, Urania, Ruda Śląska, Śląsk, Świętochłowice, ROW Rybnik, Odra, Wodzisław Śląski, Konkordia, Knurów, Karbogliwice, Walka, Zabrze, Polonia, Bytom, Szombierki, Bytom, Ruch Radzionków i Chorzowski Ruch. No macie tutaj wielokrotnych kilku, kilkanaście tytułów Mistrza Kraju tutaj na tej tapecie. Jest około kilkunast, kilkanaście tytułów Mistrza Kraju. Jakbyśmy do tego dołożyli ekstraklasowy Górnik Zabrze i Piast Gliwice, to jest kilkadziesiąt tytułów Mistrza Kraju zdobytych na Śląsku, w województwie śląskim. To jest coś fantastycznego, coś szczególnego. W ogóle chciałem zadedykować ten odcinek mojemu teściowi Piotrowi, który jest rodowitym Ślązakiem i jest pośrednio kibicem piłki nożnej w jego sercu myślę płynie ta czerwono-biała krew zabrzeńskiego górnika zawsze jak, jak spotykamy się to często mi opowiada tam te stare czasy starych piłkarzy więc serdeczne pozdrowienia dla niego i to taki odcinek specjalny no bo być rodowitym Ślązakiem i znać to wszystko od podszewki to my tego nie rozumiemy bo my z tego województwa z tego regionu nie jesteśmy a tak jak mówię województwo śląskie to jest kuźnia plejada fenomenalnych polskich piłkarzy i już zaczniemy powolutku zaczniemy najpierw od ciekawej historii pewnego piłkarza. Ernest Wilimowski. No to jest y, ciekawa historia. Ja sam nie zdawałem sobie sprawy, jak y, wielka to jest historia piłkarza, który po części został wygnany, urodzony w Katowicach, zmarł w 1997 roku w Karlsruhe. polski piłkarz, występujący na pozycji napastnika, reprezentant Polski i reprezentant Trzeciej Rzeszy dla Śląska 5 lat zagrał 6 meczów, strzelił 7 goli wcześniej w latach 34 do 39 roku do do czasów II wojny światowej 22 mecze, 21 goli. No i później grał w trzeciej Rzeszy, kiedy była wojna, Druga Wojna Światowa, rok 41 do 42, 8 meczów, 13 goli. Urodził się w Katowicach na Górnym Śląsku w pruskiej prowincji Cesarstwa Niemieckiego. Jest to ciekawa historia, warto poczytać. Ja tylko przytoczę, że tak jak mówię, w karierze reprezentacyjnej miał niesamowity przelicznik. Ta historia troszeczkę źle się skończyła, no bo w końcówce jego, przy końcu jego życia to wszystko nie było takie jak powinno być, bo zmarł w 97 roku, delegacja z pzpn nie przysłała nic praktycznie jeżeli chodzi, nie zainteresowała się tym zawodnikiem, troszeczkę był znienawidzony za to, że grał dla innego, grał dla III Rzeszy, tak jak mówię warto poczytać o Erneście Wilimowskim bo to jest niesamowita historia ja tylko troszeczkę chciałem przytoczyć i przypomnieć wielkiego piłkarza tamtych czasów. I tak jak mówię, czasami pewne osądy warto wydawać, ale czasami pewne rzeczy trzeba przeczytać, poczytać, bo ten człowiek, tak jak mówię, no, myślę, że czuł się bardziej polski, bardziej czuł się Ślązakiem. Urodził się na Górnym Śląsku, czuł się Polakiem, czuł się Ślązakiem, myślę, że nie Niemcem. No, oczywiście, zmarł w Karlsruhe w Niemczech w 1997 roku. Wtedy prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej był świętej pamięci Marian Dziurowicz. Były prezes GKS-u Katowice, katowickiego GKS-u, który przeżywał lata świetności, e, oczywiście w latach 90. -tych. Dobrze, to, to troszeczkę tutaj macie tą historię pana Ernesta Wilimowskiego. Tak jak mówię, nie żyje już od 24 lat, zmarł w 97 roku. Wielka legenda polskiej e, ekstraklasowej piłki, no bo warto powiedzieć, że Ernest Wilimowski jest na 17 miejscu w rankingu wszechczasów, jeżeli chodzi o gole w polskiej lidze 117 goli w 87 meczach ma najlepszy przelicznik z tej pierwszej 21,34 gola na mecz niesamowicie, ale jeżeli chodzi o piłkarzy z Górnego Śląska, gra, którzy grali na Górnym Śląsku, zobaczcie na pierwszym miejscu 186 goli jest Ernest Pol 143 gole dla Górnika Zabrze później mamy trzeciego Gerarda Cieślika Ruch Chorzów 168 goli legendy, wielkie, wielkiej legendy chorzowskiego ruchu Mamy też Teodora Peterka, ruch Hajduki Wielkich Chorzów, 157 goli. Włodzimierz Lubański, legenda polskiej piłki, legenda reprezentacji Polski, 12 lat w górniku zabrze, 155 goli. Mamy także Pawła Broszka, 149 goli, z czego 5 goli dla GKS-u Katowice. Jan Liberda, legenda Polonii Bytom ogniwo Polonia bytą, 146 goli. No i mamy na 17. miejscu Ernesta Wilimowskiego. Jest także Andrzej Jarosik, 18 miejsce, Zagłębie Sosnowiec. Oczywiście to jest województwo śląskie, to nie jest śląsk, to jest Zagłębie Dąbrowskie, zagłębie Sosnowieckie, ale też zawodnik z Górnego Śląska, teraz województwa śląskiego. Andrzej Jarosik, 113 meczów. Niesamowite są te historie tych piłkarzy, jak się tak zagłębiłem. Ale dobrze, przejdźmy do rzeczy. Tutaj też będzie teraz o klubach, no bo te kluby są najważniejsze w tym cyklu. Zaczynamy od chorzowskiego. Nieruchu AKS Wyzwolenie Chorzów, 1910 rok, Wicemistrzostwo Polski, tuż przed II Wojną Światową, 1937 rok, trzykrotnie miejsce w Mistrzostwach Polski, 1946, 46, tutaj macie 1947, 1951, to po wojnie, czasy przed wojną, trzykrotnie mistrz Wschodniego Górnego Śląska, tuż przed wojną w 1936, to był ostatni taki mistrz przedwojenny w czasach wojennych, mistrz Śląska, Gauliga Szlesien, w roku 1941 oraz trzykrotnie mistrz Górnego Śląska Gauliga Oberszlesien w latach 1942, 1943, 1944. Zauważcie, to są czasy wojenne, czasy II wojny światowej, praktycznie w środku II wojny światowej. No i kto grał w AKS-ie Wyzwolenie Chorzów? No, znalazłem Leonarda Piątka, zawodnik, który wystąpił 17 razy w reprezentacji, strzelił 11 goli napastnik. Z, zmarł w 1967 roku w Chorzowie urodził się w 1913 roku w Królewskiej Hucie i, i tutaj jest Leonard Piątek warto o nim wspomnieć, jeżeli ktoś ma ochotę to y, poczytać można o tym zawodniku. AKS Wyzwolenie Chorzów gra obecnie w A-klasie, w katowickiej grupie e, A-klasy, to też warte, e, warte powiedzenia, warte zaznaczenia, że dalej istnieje ten chorzowski bardzo uznany, grubo ponad stuletni klub Idziemy dalej. Przenosimy się z Chorzowa do Gliwic, czyli niedaleko, tak jak tramwajem można dojechać. Myślę, że z Chorzowa spokojnie tramwajem dojdziemy do Gliwic. Jesteśmy po II wojnie światowej. W 1946 roku powstaje Karbogliwice, Gra w trzeciej lidze obecnej, drugiej w sezonach 2-2, 2-3, 2-3, 2-4. No i co tu dużo powiedzieć, kiedy Piast Gliwice jeszcze raczkował, nie był w Ekstraklasie, to Karbogliwice było w trzeciej lidze, było najlepszym zespołem z Gliwic wtedy. Piast jakoś raczkował oczywiście w tych 90-tych latach i na początku dopiero XXI wieku dostał się Gliwicki Piast. Późniejszy mistrz Polski dostał się na szczebel centralny, ale Karbo grały właśnie w trzeciej lidze na początku XXI wieku. Kto grał w barwach Karbo? Wojciech Kędziora był piłkarz właśnie Piasta, Gliwice, Zagłębia lub Inter Maliki, Brukbet, Nieciecza. Ponad 130, goli ekstra... 130, przepraszam Ponad 130 meczów w klasie około 30 goli z tego co kojarzę. Jest też Krzysztof Maciejewski, Dwukrotny zdobywca Pucharu Krajowego z GKS-em Katowice, 142 mecze i 13 goli Krzysztofa Maciejewskiego, do tego pięciokrotny reprezentant kraju. No i mamy też bramkarza Andrzeja Jarkiewicza. 17 meczówek w taklasie w barwach nieistniejącego nie istniejące, nie już sokoła. Tychy były piłkarz górnika Zabrze Grunwaldu, Ruda Śląska, Rakowa Częstochowa. Na początku lat 90. zaczynał swoją przygodę w górniku Zabrze, ale nie zdołał zadebiutować. Obecnie Karbogliwice gra w A-Klasie, w Zabrzeńskiej grupie tej A-Klasy. Mamy Karbogliwice. No i z Gliwic przenosimy się do Knurowa. Konkordia Knurów, śląskie miasto. 1923 rok powstania, 14 sezonów w długiej lidze obecnej, pierwszej na przestrzeni około 40 lat, 50 do 89 roku. Baraże o pierwszą ligę, ówczesną ekstraklasę w sezonach 8, 6, 8, 7, 8, 7, 8, 8. Danem i było już być na świecie: miałem 2 dwa lata, 2-3 dwa, latka i Konkordia wtedy walczyła o ekstraklasę hmm, niestety nieudanie finał Pucharu Polski w sezonie 83-84 i kto grał w barwach Concordii? Sami reprezentanci Polski. Jerzy Dudek, tą postać nie trzeba nikomu przypominać. Zdobywca Champions League z Liverpoolem w 2005 roku, były piłkarz Sokoła Tychy, tam debiutował w Ekstraklasie te Rotterdam, Liverpoolu, Realu Madryt. Piotr jego reprezentant Polski, był piłkarz Górnika Zabrze. Były piłkarz od Włodzisław, już zmarły, tak jak Henryk Bałuszyński też już nieżyjący, Były piłkarz górnika Zabrze i niemieckich klubów, m.in. VfL Bochum. Henryk Bałuszyński, świętej pamięci. Tutaj u mnie w cyklu y, dziesiątka zapomnianych niezapomnianych piłkarzy pojawił się i Piotr Jegod i Henryk Bałuszyński, ślązacy z krwi i kości. Obecnie Concordia występuje w lidze okręgowej grupy śląskiej pierwszej Bytom-Zabrze. Idziemy dalej. Jesteśmy teraz w Katowicach, czyli w stolicy województwa śląskiego 1905 rok powstania FC Katowice 116 lat. W Rzeszy niemieckiej jako FC Proisen 05 Katowic istniał do 1945 roku, czyli do końca wojny, II wojny światowej. Reaktywowany ponownie w 2007 roku, tak szczęśliwym dla mnie 2007 roku, ponieważ moje zagłębie Lubin w tym 2007 roku zdobyło drugie mistrzostwo Polski w historii. Wicemistrzostwo Polski w 27 roku, niemal 100 lat temu, FC Katowice były wicemistrzem Polski, no i wielokrotnie było mistrzem Górnego Śląska. Ostatni raz pod koniec II wojny światowej w 1945 roku. Mistrzostwo także polskiej części Górnego Śląska w 1932 roku, czyli między I a II wojną światową. Zobaczcie, jakie tu się rodziły historie, jakie niesamowite historie yy, rodziły się w tych klubach, śląskich klubach. No, i tak, tak, tutaj macie trzecie, trzecie miejsce w Mistrzostwach Południowo-Wschodnich Niemiec. W 22 roku, 100 lat temu, prawie grali w barwach FC Ernest Wilimowski. Obecnie w klasie B w grupie katowickiej są chyba zapaleńcy, którzy chcą uczcić jakąś tradycję i ten klub dalej istnieje. FC Katowice, tradycja jest podtrzymana. 116-letni klub z Katowic. To nie pierwszy klub, który, nie, nie ostatni klub, który tutaj się pojawi, dzisiaj, oczywiście, z Katowic. Z Katowic przenosimy się do Rudy Śląskiej. 1920 rok, czyli stulecie, rok temu obchodził Grunwald Ruda Śląska. Ósme miejsce w Długiej Lidze Obecnej, pierwszej pod koniec XXI wieku. Pamiętam Grunwald Rudę Śląską. Ja jako młody kibic pamiętam, była telegazeta i właśnie Grunwald Ruda Śląska grał w Długiej Lidze Obecnej, pierwszej, czyli na zapleczu klasy Ósme miejsce, to było wysokie miejsce. Kto grał w barwach Grunwaldu Duda Śląska? Między innymi Janusz Nawrocki, zawodnik, 23-krotny reprezentant kraju, wychowanek Wisły, Kraków, 349 meczów, 14 goli w klasie swoją piłkarską karierę po ruchu chorzył, właśnie kończył gdzieś tam w Grunwaldzie na zapleczu Ekstraklasy, zdobywca Pucharu Krajowego i w barwach GKS-u Katowice, uznana postać polskiej piłki Janusz Nawrocki. Jest też Janusz Bodzioch. Tutaj mamy zawodnika, który wystąpił ponad 100 razy w klasie w barwach Rakowa, Częstochowa i górnika zabrze. Ojciec Mateusza Bodziocha, który także gra w piłkę, oczywiście. No i mamy Mirosława Bąka, też legenda, mała legenda, mała duża legenda ruchu Chorzów. Mistrz Polski z duchem Chorzów, dwukrotny. W 78 1978 w 79, czyli w sezonie 78-79, czyli wtedy kiedy nie mógł zadebiutować w Barwach Ruchu, ale drugie mistrzostwo zdobył jako, już jako piłkarz w 89 roku, strzelając 8 goli w 28 meczach. Mirosław Bonk zagrał jeden mecz w reprezentacji Polski, pochodzi z Bytomia, zdobył także Puchar Krajowy w 96 roku z ruchem Chorzów. 277 meczów i 65 goli Mirosława Bąka w Ekstra Klasie. Obecnie Grunwald Śląska też gra bardzo niziutko. Niedawno jeszcze gdzieś grali w czwartej lidze, nawet w trzeciej. Obecnie klasa A, grupa katowicka. Przechodzimy do troszeczkę mniej znanego klubu. Nadwiślan Góra to była chyba taka fanaberia. W ostatnim dziesięcioleciu Nadwiślan Góra obecnie już nie istnieje na mapie Polski, ponieważ gra w klasie B. Ale był na szczeblu centralnym dziesiąte miejsce w drugiej lidze to stosunkowo niedawno, 6 lat temu w sezonie 14-15 powstały w 1956 roku klub grali w barwach nadwiślana. Tomasz Loska, był piłkarz górnika Zabrze, obecnie bramkarz Termaliki, Brukbert Mnieciecza, Jan Grzesik, obecnie piłkarz rewelacji Warty Poznań i Mariusz Masternak. Nie mylić Mariusza Masternaka z Mateuszem Masternakiem, pięściarzem. Mariusz Masternak w barwach ruchu chorzów i pogoni Szczecin wykręcił 129 meczów i strzelił jednego gola właśnie dla portowców i ten, ci zawodnicy grali w Nadwiślanie Góra. No też ciekawa historia. Robert Błąkała, mój jedyny do tej pory gość tutaj na tym kanale, też grał w tym długoligowym Nadwiślanie Góra i grał z powodzeniem, bo bronił bardzo dobrze. Tak jak pisałem, przepraszam, tak jak powiedziałem, obecnie Nadwiślan Góra występuje w klasie B grupie tyskiej. Idziemy dalej, przenosimy się znowu do piłkarskiej ekstraklasy Odra Włodzisław Śląski, niemal stuletni klub Największy sukces, brązowy medal w sezonie 96-97, tuż po awansie do ekstraklasy. Pamiętam ten czas, Plejada tam grała w tej Odrzewodzi był Krzysztof Zagórski, był trener Ryszard Wieczorek, yy, byli w później Michał Kałubiński był Piotr Rodocki, był Piotr Sowisz, wielo, wie, wielu znakomitych piłkarzy, był pie, przecież Piotr i Jegor, yy, Odra miała znakomitych piłkarzy, później grał jeszcze Marek Saganowski, reprezentant polski, był piłkarz warszawskiej legii ŁKS Łódź. Finalista Pucharu Ekstraklasy w sezonie 8-9 jeszcze wtedy odra wodzisław czyli 12-13 lat temu Wodzisławianie grali w Ekstraklasie. Półfinalista Pucharu Polski właśnie w sezonie 96-97 i szóste miejsce w nieistniejącej już młodej Ekstraklasie. 12 lat temu w sezonie 9-10 Mistrzostwo polskich Juniorów U19, 23 lata temu w 1998 roku grali w barwach Odry. Za mało miejsca, za dużo piłkarzy, tak jest bardzo fajnie tutaj jest podkreślone. Obecnie Włodzisławianie są liderem czwartej ligi grupy śląskiej drugiej. Jeżeli wygrają tą grupę będą grali baraż o awans do trzeciej ligi ze zwycięstwem grupy pierwszej czwartej ligi, życzę Wodisławianom awansu do tej trzeciej ligi trzecia liga to oczywiście nie jest szczebel centralny ale warto pamiętać o tym klubie bo ja mam miłe wspomnienia, jeszcze pamiętam jak chodziłem na mecze Zagłębia jak do ekstraklasowego ekstra Zagłębia przyjeżdżała Odra Wodisław. jeszcze wtedy bronił Arkadiusz Onyszko już doświadczony bramkarz i właśnie Włodzisławska oda wtedy spadała z ekstraklasy no i kolejna petarda śląska, petarda hukowa, wybuchowa, Polonia-Bytom, 45. rok powstania, dwukrotne Mistrzostwo Polski, 54-62, czterokrotne Wicemistrzostwo Polski, to są lata 50. i 60., trzykrotny finalista Pucharu Polski, lata 60. i 70. Nie, nie trzeba przypominać Bramkarza, Edwarda Szymkowiaka, Jana Liberde, o którym tutaj wspominałem, to są wielcy, wielcy piłkarze tego śląskiego klubu. I na pewno kibice Polonii o tych ludziach pamiętają. Chyba stadion, stadion Polonii, bytom, ten brzydki stadion, mam nadzieję, że w bytomie powstanie piękny obiekt, nazywa się stadionem Edwarda Szymkowiaka, tego słynnego bramkarza, reprezentanta Polski. Co mogę powiedzieć, trzykrotne Mistrzostwo Polski Juniorów Tutaj macie U19, 60, lata 70 i końcówka lat 70. I w latach 50. Wicemistrzostwo Polski Juniorów U19. Była to wielka potęga, też jedna z tych, myślę, z czołowych potęg klubów śląskich. Bo jeżeli ktoś zdobywa już dwukrotne Mistrzostwo Polski, a cztery razy melduje się na podium ze sternym medalem, to jest wielkim klubem. No i właśnie grali w barwach Polonii, by tą zabrakło by miejsca, by wymienić wszystkich ich, m.in. Edward Szymkowiak, Jan Liberda. Ale czasy teraźniejsze, tak jak na przykład Grzegorz Podstawek, taki bardzo znany napastnik, było wielu innych piłkarzy, o których no nie starczyłoby czasu, żeby powspominać tych piłkarzy. Polonia Bytom jeszcze w XXI wieku grała 10-9 lat temu w piłkarskiej ekstraklasie. Obecnie są w trzeciej lidze w grupie trzeciej na długim miejscu, tuż za Chorzowskim Ruchem, który najprawdopodobniej awansuje na szczebel centralny. No Bytomia nie zostaną w tej lidze i pewnie w przyszłym sezonie będą, mam nadzieję, z powodzeniem walczyć o awans do drugiej ligi. Z Bytomia przenosimy się do Rybnika Row 1964 Rybnik. Powstał w 2003 roku, ale oczywiście to jest tradycja kontynuowana. 17 miejsce w pierwszej lidze na zapleczu ekstraklasy w sezonie 13-14. W barwach rowu grali Piotr Mandrin, i piłkarz oczywiście Dawid Pisga, były piłkarz GKS-u Katowice, Zagłębia Lubin, Termaliki, Brukwet, Nieciecza, Mistrz Polski z Zagłębiem Lubin w 2007 roku, były piłkarz Jagiellonii Białystok, też debiut w reprezentacji. Także jest trener Edward Lorenz, były trener Chorzowskiego Ruchu. I nie tylko prowadził wiele zespołów ze szczebla centralnego. Obecnie Duch, przepraszam, obecnie Rof Rybnik, tak jak Polonia by tą gra w trzeciej lidze, w grupie trzeciej, troszeczkę niżej są Rybniczanie, no ale też chciałbym, żeby ten klub wrócił gdzieś na szczebel centralny. Między innymi tam grał Mariusz Zganiacz, doświadczony zawodnik, były piłkarz od Wodisław. No te, teraz ta rybnicka piłka przeżywa niestety niemiłe czasy. Trzeci poziom, czyli czwarty. Trzecia liga, czyli czwarty poziom, to troszeczkę za nisko dla tego dużego śląskiego miasta. Norow Rybnik jest także znany z Żużla oczywiście i o tym też warto pamiętać. Mamy, co mamy. Mamy katowicki, ale rozwój. Dwieka z Katowice oczywiście gra w drugiej lidze, walczy o awans do pierwszej ligi, ale mamy rozwój Katowice, który pięć lat temu był na 17 miejscu na zapleczu Klasy Powstały. W 1925 roku klub Grał chyba w wielkie derby Katowic z GKS-em właśnie na zapleczu Ekstraklasy z tego co pamiętam. W jednej 8 finału Pucharu Polski i zespół rozwoju był w sezonie 2018-2019 chyba grając jako rezerwy dwukrotny puchar, zdobywca Pucharu z, z, z Śląskiego Związku Piłki Nożnej w sezonach 2009-2010 i w 2010-2011 jako rezerwy w Badach Rozwoju grali reprezentant polski Arkadiusz Milik, legenda ruchu Chorzów Mariusz Śrutwa, Marek Koniarek też reprezentant polski, ponad 100 goli w klasie Śrutwa, 100 goli w klasie Arkadiusz Milik. Olimpik Marsylia, wychowanek rozwoju. Był piłkarz górnika Zabrze. Mamy także Tomasza Zdebela, reprezentant Polski u Jerzego Engela na Mistrzostwach Świata w Korei. 14-krotny reprezentant Polski. Był w gks Katowice, był w niemieckich klubach Köln, w Liers, w Belgii, w Gensel, Biri... Gensel w Turcji. w Kończył swoją przygodę w Alemanii Aachen w sezonie 10-11. Tomasz Zdebel. Na pewno kibice kojarzą go z Korei i Japonii, tych mistrzostw świata, kiedy Jerzy Engel powoływał kadrę, tam był Tomasz Debel w tej kadrze i w tych eliminacjach. Rozwój Katowice obecnie gra w czwartej lidze, w grupie śląskiej drugiej. E, idźmy dalej. Teraz mamy no, największą, jedną z największych legend polskiego futbolu, nie tylko śląskiego, Ruch Chorzów. 1919 rok, 102-letni klub, 14-krotny mistrz polski na przestrzeni. 56 lat, 33,89. Do tego sześciokrotny wicemistrz Polski, 20 złotych i srebrnych medali. Fenomenalne statystyki, fenomenalny klub. Uznanie dla tego wielkiego ruchu. Można ich nie lubić, można mieć jakąś awersję, ale to jest wielki klub z Górnego Śląska, ze Śląska. Wielki klub w polskiej historii piłki nożnej. Trzykrotny zdobywca Pucharu Polski, w sezonach 50, 51, 73, 74 i taka mała ciekawostka. Ruch w sezonie 95, 96 zdobył Puchar Polski jako zespół z zaplecza ekstraklasy. Wtedy awansował, ale zdobył Puchar Polski wygrywając jako zespół z zaplecza ekstraklasy. Sześciokrotny finalista Pucharu Polski, tu już lat nie będę wymieniał, bo zabrakłby mi tchu. Ćwierćfinał finał Pucharu ekstraklasy wtedy, kiedy Oda Włodzisław też wysoko doszła w sezonie 2008-2009. Ćwierćfinał finał Pucharu, Pucharu Europy Mistrzów Krajowych w latach 70 czwarty finał Pucharu UEFA też y, rok wcześniej w latach 70 finalista UEFA Intertoto w sezonie 99, w sezonie 98 z kim oni grali pamiętam Estela Amadora nie chcę was mylić ale z kimś z Portugalii zagrali finał mistrzostwo młodej ekstraklasy w sezonie 2008 2009 dwukrotny mistrz Polski juniorów no i o co tu można powiedzieć o piłkarzach Gerard Cieślik, Mariusz Śrutwa, Piotr Lech, Wielu wybitnych reprezentantów Polski, którzy grali w barwach chorzowskiego ruchu, teraz zespół ruchu Chorzów jest liderem. Dzisiaj gra swój mecz z Pniówkiem, Pawłowice Śląskie w trzeciej lidze przegrywał przed odcinkiem, jak patrzyłem na wynik, przegrywał, ale chorzowianie pewnie wracają na szczebel centralny. Myślę, że to tylko kwestia kolejnych meczów, kiedy ruch Chorzów zapewni sobie awans do drugiej ligi i w przyszłym sezonie wróci na szczebel centralny ten jeden z najbardziej zasłużonych polskich klubów, Oczywiście jedna z wielkich legend polskich klubów, a także śląskich klubów. Oczywiście Chorzowski Ruch. Także Radziąkowski Ruch ma swoją małą legendę. 1919 rok powstania, szóste miejsce w pierwszej lidze w obecnej Ekstraklasie w sezonie 98-99. Beniaminek Ruch Radzianków wszedł do Ekstraklasy z przytupem ponad 10 tysięcy widzów. Było na debiucie Radziąkowskiego Ruchu w Ekstraklasie w meczu z Widzewem Łódź. Ruch Radzianków pokonał łódzki Widzew. 5 do zera, a tam szalał Marian Janoszka, ojciec Łukasza Janosz, Janoszki oczywiście słynny ecik. 63 czy 64 rok urodzenia, 30 kilkuletni zawodnik, wspaniały napastnik, był piłkarz GKS-u Katowice i Ruchu Radzionków. Był też Adam Kąpała, król strzelców ekstraklasy w Górniku Zabrze jest też w świętej pamięci Piotr Rodzki, był piłkarz Legii Warszawa, Odry Włodzisław, Górnika Zabrze, dyskoboli Grodzic, był trenerem w Ruchu Radzionków. Jeszcze przed śmiercią pracował w tym Radzionkowie Piotr Rodocki, obecnie Radzionkowski Ruch, gra w czwartej lidze Grupy Śląskiej w pierwszej grupie. Taka też mała ciekawostka. Radzionkowski ruch już nie gra tam, gdzie kiedyś grał w Ekstraklasie. Gra na innym malutkim obiekcie. Nie wiem, co jest na tym obecnym. Nie wiem, co jest na tym poprzednim obiekcie. Chyba został zburzony czy coś tam powstało, ale Radzionkowianie już nie grają na tym zasłużonym y, obiekcie, gdzie grali w piłkarskiej Ekstraklasie. Oczywiście ruch Radzionków to popularne Cidry. Oczywiście ruch Chorzów to popularni niebiescy. Z Radzionkowa przenosimy się do Świętokłowic. Skoro jesteśmy na Śląsku, to mamy piłkarski klub Śląsk. 1920 rok powstania. Zobaczcie, ponad stuletnie kluby i to z bardzo dużą, głęboką, bardzo piękną tradycją. Tutaj ten Śląsk obrodził nam w tym cyklu. Jestem naprawdę szczęśliwy i dumny, że mogę prowadzić taki cykl, że mogę dla Was mówić o tych wielkich klubach. Nawet troszeczkę tych mniejszych, ale jak niesamowicie zasłużonych. Piąte miejsce w pierwszej lidze w obecnej Ekstraklasie w roku 1935 Czterokrotne Mistrzostwo Polski, części Górnego Śląska, tutaj macie lata 20. i końcówka lat 30. Zdobywca Pucharu Polski na szczeblu regionalnym, Śląski Związek Piłki Nożnej w roku 2018. Grali w barwach Śląska, były piłkarz GKS-u, między m.in. Dariusz Rzeźniczek, sporo meczów w klasie Teodor Peterek, też jedna z legend, o której mówiłem, zawodnik, który zagrał 9 meczów w reprezentacji Polski, 14 meczów w reprezentacji Śląska. 5 meczów w reprezentacji Górnego Śląska, 191 meczów i 156 goli dla ruchu Chorzów. Do tego po wojnie zagrał jeszcze jeden mecz i strzelił także jednego gola dla ruchu Chorzów w sezonie 47-48. Zmarł w 69 roku. Urodził się w Świętochłowicach. Więc jest to człowiek ze Świętochłowic, Teodor Peterek. Jest także Arkadiusz Strzygieł, były piłkarz GKS-u Katowice, znany z występu w ekstaklasie w, w latach 90.. Ja tego piłkarza kojarzę. Obecnie Śląsk Świętochłowice jest w czwartej lidze Grupa Śląska pierwsza. Ze Świętokłowic przenosimy się na wschód województwa śląskiego, obecnie województwa śląskiego. Jesteśmy w Jawornie, a dokładnie w Szczakowej, dzielnica Szczakowa. Byłem na dworcu kolejowym w Szczakowej. Mogę nawet powiedzieć, że spędziłem noc po jednym z koncertów mojego ulubionego zespołu, który grał w Jaworznie. Byliśmy z koleżanką i spędziliśmy noc na stadionie, przepraszam, na stadionie był koncert, ale spędziliśmy noc. Na stacji kolejowej Szczakowa-Jaworzno. Szczakowianka-Jaworzno, 1923 rok powstania, 13 miejsce w pierwszej lidze obecnej Ekstraklasie już w XXI wieku. Później był spadek, Szczakowianka później miała problemy, były jakieś tam posądzenia korupcyjne, nie będę w to wnikał. Grali w barwach Szczakowianki reprezentant Polski Maciej Iwański, był piłkarz Zagłębia Lubin, z tym Zagłębiem zdobył oczywiście Mistrzostwo Polski, był piłkarz Legii Warszawa. Kilkanaście występów z Aleo Benchakera, i Iwańskiego, Ryszard Czerwiec też był piłkarz Widzewa GKS u GKS-u Katowice, w barwach Widzewa grał w Champions League, Ryszard Czerwiec też reprezentant polski, też reprezentant polski Grzegorz Kaliciak, był piłkarz belgijski klubów i Wisły Kraków, także grał gdzieś tam, kończył swoją tą przygodę z piłką tą zawodową w barwach Szczakowianki, tak jak powiedziałem Szczakowianka obecnie gra w czwartej lidze w grupie śląskiej pierwszej. Idziemy dalej. Mieliśmy Polonię bytą, no ale przecież kopalnia, słynna kopalnia sząbierki GKS sząbierki bytą powstały jeszcze w czasach chyba końcówki wojny, II wojny światowej. 1945 rok Mistrzostwo Polski w 80 roku i Wicemistrzostwo w roku 65. Zobaczcie, ile tytułów Mistrza Polski już mamy tutaj w tym cyklu, w tym odcinku. Już jest kilkanaście tytułów od Polonii bytą po ruch, po oczywiście. Trzecie miejsce w pierwszej Lidze w obecnej Ekstraklasie w 1981 roku, czyli brąz, oczywiście pięciokrotny półfinalista Pucharu Polski, dwukrotne wicemistrzostwo Polski juniorów, europejskie puchary długa y, runda w sezonie 80-81 i Puchar UEFA, pierwsza runda w latach 80. Śląski przeżywały takie lata, swoje lata świetności w europejskich pucharach. Grali w barwach Ślądek Marek Koniarek, to jest też legenda, dwukrotny reprezentant Polski jeden mecz, y, jeden gol oczywiście w reprezentacji Polski. Marek Koniarek 271 meczów, w Ekstraklasie. 104 gole, mistrzostwo dwukrotne, mistrzostwo Polski z Widzewem zdobył Puchar krajowy z GKS-em Katowice. Grał też w tych Sząbierkach w klasie w sezonie 83-84, strzelił nawet 3 gole. Jest Roman Szewczyk. Roman Szewczyk z Bytomia, 37 krotny reprezentant kraju, 3 gole. Był piłkarz Szombierek, Wychowanek Sząbierek, Śląs wrocław GKS- Katowice, Soszo francuskie, austria Salzburg. mistrzostwo z Austrią-Zalzburg, Puchar krajowy z GKS-em Katowice dwukrotny i tak jak mówię, y Roman Szewczyk jest 37-krotnym reprezentantem kraju z goli. No i Świętej Pamięci Bogusław Cygan, król strzelców piłkackiej ekstraklasy klasy w sta barwach Stali Mielec. Kilkadziesiąt goli w barwach ekstraklasy. Znakomity snajper, znakomity snajper już nieżyjący. Bogusław Cygan, były też piłka Śląska Rosowno i oczywiście Szombierek, Bytom, Świętej Pamięci Bogusław Cygan. Obecnie Szombierki bytom są klasę niżej niż Polonia bytom. Czwarta Liga, Grupa Śląska, pierwsza, to jest bardzo smutne. Zobaczcie, ile wiele, wiele zasłużonych klubów gra. Nie ma nawet, yy, za przeproszeniem, podjazdu na ten szczebel centralny. Są nawet o dwie, trzy ligi, a nawet i więcej od tego szczebla centralnego. Jest to troszeczkę smutne. Oczywiście sponsorem przez wiele lat była kopalnia sząbierki, Wiemy, jak to, z tymi kopalniami jest teraz na Górnym Śląsku. Zbytomia niedaleko za miedzę przenosimy się do Ludy Śląskiej, był Grunwald Ruda Śląska, mamy uranie Ruda Śląska 1921 rok powstania trzecie miejsce w drugiej lidze obecnej pierwszej w sezonie 73-74 ćwierćfinał Pucharu Polski. Już w latach 70., 69., 70. rok grali w barwach urani. Znowu bo pojawia się Bogusław Cygan, jest Damian Galeja. Też warto powiedzieć o tym zawodniku. 49 meczów w Ekstraklasie w barwach ruchu Chorzu w ruchu Radziątków i Zdobywca Pucharu Polski z ruchem Chorzów w 96. roku. 49 meczów i 1 gol Damiana Galei w Ekstraklasie. Mamy także Adama Krygera. Ciekawy zawodnik. To jest y, zawodnik urodzony w ludzie Śląskiej. 52 lata, 148 meczów, 7 goli w barwach Sząbierek, to Ruchu Chorzów, Lecha Poznań od Dywodzisław, Dyskoboli Grodzisk i ekstaklasową karierę kończył w 2001 roku w barwach łódzkiego widzewa, strzelając jednego gola w 24 meczach. Mówię oczywiście o Adamie Krygerze, jest także Waldemar Kryger, były piłkarz poznańskiego Lecha. Adam Kryger oczywiście też grał w barwach Lecha Poznań w ekstaklasie, co ciekawe. Chyba panowie Adam i Waldemar spotkali się w latach 90. w barwach Lecha. Obecnie Liga Okręgowa Grupa Śląska Czwarta. Urania Ruda Śląska, Grupa Czwarta, Katowice, Sosnowiec. Urania Duda Śląska, Grunwald Duda Śląska, była też Sławia Duda Śląska. Warto o tym powiedzieć, że jeszcze do niedawna istniał ten klub. I lecimy dalej. Przenosimy się na północ. Województwa Śląskiego, nie jest to Górny Śląsk, jest to województwo śląskie. Przypominam, Wiktoria Częstochowa, 22 rok powstania, gra na trzecim poziomie ligowym w obecnym, długim na przełomie lat 50. i 60., 10. miejsce w drugiej lidze obecnej pierwszej w 50. roku. Jako włókniarz Częstochowa, włókniarz Częstochowa ma też sekcję żużla, warto o tym pamiętać. Grali w barwach Wiktorii byli piłkarze Rakowa Częstochowa, Ekstraklasowcy, Robert Załęski, Sebastian Synoradzki i Andrzej Dziedzic. Obecnie Wiktoria, która jeszcze to niedawno grała na czwartym szczeblu w trzeciej lidze. Kilka lat temu gra w A-klasie w grupie częstochowskiej pierwszej. Też warto pamiętać, że oprócz takowa Częstochowa i fantastycznie grającej w drugiej lidze Skry Częstochowa, która ma lidera klasyfikacji strzelców drugiej ligi Kamila Wojtyle, jest także trzeci zespół Częstochowy, Wiktoria. Fajnie y, upiłkarsko, y, piłkarsko fajnie obsadzone miasto Częstochowa. Warto o tym wspomnieć. Lecimy znowu z Częstochowy, przenosimy się znowu na Górny Śląski. Jesteśmy w Zabrzu, nie mamy Górnika Zabrze, nie mamy innego klubu. Nie mamy Gwarka Zabrze, ale mamy walkę Zabrze jako walka Makoszowy Oczywiście jako dzielnica 1922 rok powstanie jako walka Makoszowy aż do 2006 roku. Od tego roku, od pięciu lat walka Makoszowy jest jako walka Zabrze, niemal stuletni klub. Najwyższy poziom ligowy, trzecia liga, obecna druga już w XXI wieku pamiętam czasy, kiedy walka właśnie grała na trzecim szczeblu, a w, w trzeciej lidze oczywiście, a na trzecim szczeblu były to czasy XXI wieku. Grali w barwach walki, Syn Mariana Ecika Januszki, młody Ecik Łukasz Januszka, mała legenda ruchu Chorzów, był piłkarz Zagłębia Lubin, z którym zdobyły brązowy medal w 2016 roku. Jest ten Jan Żurek, który gdzieś tam pracuje w zabrzut. trenował Gwarek Tarnowskie Góry i jest także Hubert Skowronek. O Hubercie Skowronku też warto napąknąć. Urodzony w 1941 roku, piłkarz w Gliwicach, zmarły po 38 latach w 1979 roku. Pomocnik skrzydłowy, dwukrotny mistrz Polski Hubert Skowronek. Z górnikiem zabrze w 71-72 roku. 117 meczów i 14 goli dla górnika zabrze. Jeden występ pana Huberta Skowronka, Świętej pamięci w reprezentacji. Warto o tym wspomnieć, że Hubert Skowronek także grał kiedyś w zespole Walka zabrze. Obecnie a klasa Grupa Zabrzeńska. Kochani moi mili, przeanalizowaliśmy sobie kilkanaście klubów w tymże odcinku, w tym pierwszym z tych dwóch odcinków na moim kanale w cyklu o tych klubach nie usłyszycie w telewizji. Fantastyczna, magiczna podróż na Górny Śląsk. Ja mam sentyment do Górnego Śląska. Nie wiem, to powietrze na tym Śląsku pachnie całkiem inaczej. Już tutaj nie, nie, nie chcę żadnej analogii z tym złym powietrzem, ale z tym piłkarskim powietrzem. Ja jako chłopak wychowany na tych klubach jak GKS Katowice, Górnik Zabrze, Ruch Chorzów, Ruch, Ra Ruch Radzionków, później Piast Gliwice, Odra Wodzisław i wiele innych śląskich klubów. Polonia Bytom, naprawdę to jest dla mnie przyjemność, że mogę na tym kanale powiedzieć o tych śląskich klubach. To jest kolebka piłkactwa, można się z tym nie zgadzać. Można mówić, że Legia Warszawa, że Wisła Kraków, oczywiście, ale zobaczcie ile tutaj, ilu tutaj mieliśmy i mamy mistrzów Polski, jeżeli chodzi o te śląskie kluby. Tak jak mówiłem z tą dedykacją dla mojego teścia Piotra, bo to jest bardzo piękna historia, ilu fantastycznych piłkarzy grało na tym, w tym województwie tych miastach, spowitych, spowitych tą mgłą węglową, z tymi kopalniami, z tym przemysłem, który troszeczkę podupada, robi się troszeczkę dziwna sytuacja, bo to jest też czasami te biedne rejony Śląska, te słynne familoki, ale piłkarsko to jest top, top polski, jeżeli chodzi o, o legendy, legendy piłkarskich klubów, nie tylko piłkarskie ekstraklasy. Dziękuję Wam bardzo. To był ten pierwszy z tych dwóch odcinków, jeżeli chodzi o Śląskie Kluby. Zapraszam na kolejny. Tak jak mówiłem, w niedzielę robimy sobie Multiligę na zakończenie sezonu 2020-2021 w eksta ekstraklasie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo za subskrypcję, za to, że piszecie, za to, że jesteście na czatach, za to, że mnie wspieracie i czasami też poprawiacie. To jest fantastyczne. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej.